Caroline Derpiński w środku nocy wydała oświadczenie. Wiadomość, która pogrążyła mnie w smutku. Caroline Derpiński jest zdesperowana do tego stopnia, że w środku nocy postanowiła wydać pilne oświadczenie dla prasy. Przekazała bardzo smutne wieści. Co się stało, to dla niej wielki cios. Caroline Derpiński podbiła polski show biznes. Caroline Derpiński to celebrytka, która pojawiła się w polskim show biznesie dosłownie z dnia na dzień i z miejsca podbiła salony. Na kolejnych eventach chętnie udzielała wywiadów i opowiadała nie tylko o swojej karierze w Miami, ale też ogromnym bogactwie, ukochanym milionerze i wielu innych kwestiach dotyczących życia prywatnego. Z miejsca stała się niezwykle popularna, a każdy wywiad był prawdziwym wirałem. Nie szczędziła bowiem intymnych zwierzeń, ale też kontrowersyjnych poglądów. Po wszystkich rozmowach, które dziennikarze przeprowadzili z Caroline, pewne są dwie rzeczy: po pierwsze kocha diamenty, a jej drugą miłością są dolary. Caroline Derpiński o ukochanym milionerze. Ulubienica polskich fanów nieustannie opowiada też w social mediach o ukochanym, którego przedstawia jako latynoskiego milionera. Mężczyzna jest od niej sporo starszy i ma ponad 60 lat. Ukochany Jack ma nie szczędzić jej pieniędzy na żadne zachcianki. Para jednak dla dobra związku ma mieszkać osobno, o czym ostatnio mówiła w social mediach. Mieszkam osobno z partnerem, ponieważ nasz związek, gdy mieszkaliśmy razem, nie wyszedł. Długo się kłóciliśmy. Jak dwie osoby siedzą sobie na głowie, to jest to szkodliwe wręcz. Także ja mam swoją przestrzeń, partner ma swoją przestrzeń. Niestety, ale ostatnie wydarzenia, związane z ukochanym, zmusiły Caroline do wydania pilnego oświadczenia. Co się stało? Nie ukrywała, że jest jej bardzo ciężko. Caroline Derpiński wydała oświadczenie. Caroline Derpiński 28 września świętowała 23 urodziny. Niestety nie wszystko poszło po jej myśli. W związku z zainteresowaniem polskiej prasy, która miała zasypać ją pytaniami o celebrację tego ważnego dnia, postanowiła wydać stosowne oświadczenie. Okazało się, że ukochany Jack przez obowiązki nie mógł dotrzeć i świętować razem z nią, dlatego postanowiła przełożyć imprezę. Z szacunku do polskiej przyp. Redakcji, prasy, która zadaje setki pytań odnośnie przebiegu moich dzisiejszych urodzin, Jack nie doleciał z Washington. Urodziny zostały przełożone. Na dzień dzisiejszy jest to wiadomość, która pogrążyła mnie w smutku. Makijaż mi cały spłynął. Wszystkie aktualne wydarzenia odnośnie moich urodzin znajdą się na Instagramie. Stay tuned, napisała w oświadczeniu. Poniżej możecie zobaczyć oświadczenie, które pojawiło się w sieci. Nie pozostaje zatem nic innego, jak czekać na relacje z urodzin Caroline.